nie o wiele, a można zmniejszyć do tych 10 tysięcy, ponieważ ten kościół, czy ten zabytek, on w tej chwili wymaga pilnego, jak to, ja nie jestem prapocem budowlańcem, ale pilnego jakby odwodnienia ścian. I to byłby ten wkład własny na wykonanie izolacji, ponieważ ta wilgoć idzie po tych ścianach od dołu i no i niszczeje ten budynek, tak? I no tutaj bym się po prostu może nie upierał, ale prosił Państwa, żeby jednak jakąś kwotę zostawić, żeby można było, a społeczeństwo, no cóż, społeczeństwo na tą popularną pracę, no nie za tyle pieniędzy, żeby to był wkład własny na wykonanie tej pracy, tego odwodnienia. Za 40 tysięcy, za 50 też odwodnienia się nie zrobi. Trzeba po prostu aplikować środki unijne. Karta dużej rodziny. To proszę Państwa jest tego, pamiętajcie, żeśmy rozmawiali jeszcze na poprzednich sesjach, w poprzednim składzie Rady, że w jaki sposób powinniśmy, czy spróbować no, użyć rodzinom, które mają 4, 5, 6 dzieci, tak? I tutaj, no, ta ulga, no, na przykład, strzelam, mogła polegać na tym, że płaciliby mniej, te rodziny płaciły mniej za ogrzew śmieci, tak? Bo dzisiaj nie ma, zmiłuj się, płacą tak jak każdy nas, jak każdy z nas. Proszę? I tutaj skarbnik podpowiada również, że na tą kartę dostaniemy dotację, bo to jest program rządowy, karty dużej rodziny. Zresztą może, proszę może tak, bliżej jeszcze powiedzieć. My tutaj nie dokładamy swoich pieniędzy, tylko musimy jakby do budżetu zaplanować te środki, że je dajemy, bo je otrzymamy od wojewody, tak? I w 100% jest to finansowane i po prostu tyle, ile tych kart, wniosków przez mieszkańców zostanie złożone, ci co się będą kwalifikować, to już tam kierownik ośrodka pomocy społecznej kwalifikuje te osoby, to te rodziny wtedy taką kartę zyskają i automatycznie będzie się też zwiększać w trakcie roku na przykład dotacje i wtedy wydatek na kartę dużej rodziny. Tak samo jest z dodatkiem energetycznym, tak? Też jest to nowość i to jest taka sama sytuacja, dostajemy na to dotacje i musimy te środki przekazać, jeśli ktoś złoży wniosek i się kwalifikuje zgodnie z wymaganymi ustawami. Ja się bardzo cieszę, że to jest taka intencja, że można ulżyć tym rodzinom, gdzie chodzi o na przykład opłaty za śmieci, to bardzo dobrze. Tylko że ja czytam to po stronie wydatków budżetowych. Wiem, jakie to są wydatki. W tej kwocie jest 159 tysięcy? Bardzo niedużo. No tak, ale nie wiem. A poza tym mówimy, że to będzie refundowane, czyli powinno być również po stronie dochodów ujęte, tak? A po stronie dochodów nie jest to ujęte w projekcie budżetowym. No właśnie, no, dlatego pytam, bo to jest tylko po stronie wydatków ujęte, a nie po stronie dochodów. Ale jeżeli taka jest intencja, jestem jak najbardziej za, jeszcze mają nam dać, zawsze nam się cokolwiek chce dać. Tak jest, no dobrze. Czy ktoś z Państwa jeszcze, proszę? Ja chciałabym prosić szanownych radnych jednak, żeby pozostawić te 50 tysięcy na tą ochronę. Mamy jedyny kościół. Naprawdę dzisiaj się w tym kościele bardzo dużo robi. Mieszkańcy również drugą tacę przeznaczają jednak nawet też na spłatę tych pożyczek, a naprawdę odwodnienie to, które proboszcz musi zrobić, naprawdę jest bardzo drogie, bo to jest kościół na kamieniach, z tego co słyszałam, co mówił po mszy ksiądz. Także bardzo proszę jednak pozostawienie tych 50 tysięcy. Myślę, że nie będzie z wielkim uszczerbkiem dla naszego budżetu. Dziękuję. Jeżeli można, ja nie muszę zabrać te pieniądze, koleżanko, tylko mówię, że nie jest to zadanie własne gminy. Nie mamy obowiązku, to tak jak ze żłobkiem, nie mamy obowiązku dotować żłobków i dlatego, póki tego nie musimy robić, to nie robimy, tak? I ja nie mówię, żeby zabrać, ale no, pieniądze, które my dajemy na tego typu, czy to są bardzo duże pieniądze. Proszę popatrzeć budżety
innych samorządów, to samorządy w ogóle nie łożą na tego typu cele pieniędzy. A my tutaj jesteśmy takim kwiatem na tej pustyni. Jesteśmy, więc jak zaczęliśmy, i myślę, że oczywiście to jest moja propozycja, Państwo przegłosujecie, tak? Natomiast zgłaszamy również wniosek, żeby zwiększyć wydatki tutaj, jeżeli chodzi o Radę Gminy, ponieważ obawiam się, że nam nie starczy. Dzisiaj dostałem taką ofertę szkoleniową i uważam, że jest bardzo dobre szkolenie dla radnych. Myślę, że tym, co są i tym, co nowi są, to też by się przydało. I to jest szkolenie organizowane na zawołanie. Mogą tutaj do nas przyjechać, nie musimy nigdzie jechać, oni przyjadą do nas. I szkolenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej dla radnych. I przy 15 osobach, 164 osoby, złotych od osoby, to jest 2460 plus 23% VAT-u. A my mamy na cały rok na szkolenia 2000 zł. Gdybyśmy chcieli jedno takie szkolenie tylko zrobić w roku, no to już z tego budżetu mamy za mało pieniędzy na szkolenie. A mówię to w oparciu o to, że pytali mnie radni niektórzy, jakie są szkolenia i czy można skorzystać. No, a jest to prawo radnego, tak? I tak po prostu tego pod rozwagę tutaj Państwa to przedstawić. Jeśli za szkolenia nie płacimy kwotę netto, bo jesteśmy... A no tak, bo my jesteśmy ze środków publicznych, to VAT-u nie ma, tak, słusznie. Czyli dwa, takie najprostsze, bo to jest, jak trzeba jechać, to te koszta się zwiększają, bo to jest koszta przejazdu, delegacje, prawda, i tam gdzieś... Ale myślę, ja jeszcze mogę dodać, bo na wydatkach Rady Gminy są również wydatki na zakup materiałów, tej wody, czy tam kawy, plus papieru, toneru. I myślę, że to jest kwota ruchoma, bo jeśli była taka potrzeba i będą potrzebne szkolenia, to też kolejne sesje i kolejne dochody, które będą też wpływać, bo te dochody też są ruchome, więc myślę, że wtedy też spokojnie możemy je wprowadzić. Ale też, proszę Państwa, nic się nie stanie, jeżeli z tych 50 tysięcy złotych, na przykład zabierzemy 2 tysiące, czyli będzie 48, a zwiększymy tę kwotę o te 2 tysiące na wyszkolenie. Konstruktywna propozycja Pana Burmistrza. I to nie jest, proszę Państwa, no, 2 tysiące, jeżeli będzie 48, to też będzie dobrze. I taka jest moja propozycja, żeby zwiększyć do tych 2000 starczy na zorganizowanie porządnego szkolenia, bo Fundacja Demokracji Lokalnej robi szkolenia naprawdę na wysokim poziomie i można faktycznie zrobić to szkolenie tutaj. I na miejscu w sobotę do 6 godzin trwa, proszę bardzo, zaproponował takie szkolenie. Radny Nowak. Ja mam pytanie. Dajemy dotację na kościół. Rozumiem, że to parafia. Nie wiem, ksiądz, rada parafialna. Wynajmuje jakąś firmę, która to robi, tak? Przetarg. Jest przetarg? Tak. To jest tylko to, no, właśnie później, jak jest rozliczana taka dotacja? Mamy na jaką kontrolę mamy na to? Musimy. Rozliczenie jest zgodne z ustawą o wolontariacie i proponuję zapoznać się, bo trudno mi w tej chwili jakby mówić o szczegółach, tak? Dokumenty są oczywiście do wglądu i zapraszam pana radnego. I można się zapoznać dokumentacją, jak wygląda rozliczenie. Ksiądz jako osoba prawna w tym momencie, jako parafia, składa rozliczenie tak jak każda inna jednostka, która otrzymała dotację. Dziękuję. Zapoznam. Z tego, jak słyszałem, to są większe niż 50, bo to jeszcze jest jakiś projekt i jeszcze z projektu, tak? To jest tylko dofinansowanie do projektu, tak? Także musi się z tego rozliczyć, to nie ma tak. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z Państwa? Pytania? Nie widzę. Z tego, co Państwo tutaj mówili i padła propozycja Pana Radnego, jest propozycja, aby w dziale 921-20 zabytki jest kwota 50 tysięcy złotych, aby tą kwotę zmniejszyć do 48 tysięcy, i te zaoszczędzone 2000
przenieść do działu 750.22 Rada Gminy Szkolenia. Czy Państwo, czy tak, czy dobrze to obliczyłem, tak? Dobrze. A jeszcze nie mam powiedzieć, jak przepraszam, trudny. Ale z tym stawzieleniem takim, że z 22 2013 do 65 te rabatki podskoczyły, czy to są te osiedle? Czy nie, co to nie, to osiedle też wymaga, no powiedzmy, jak dodatkowych tam nagładów, ale nie na tyle, nie tak duży. Natomiast myślę, że bo jest dużo jest różnych wniosków od ludzi, od mieszkańców, żeby jednak na tą naszą Sepnicę troszeczkę w tą zieleń bardziej przebudować, no bo ta zieleń praktycznie, czy na przystanku, czy w innych miejscach, no to jest zieleń, która już jest po 20 albo dłużej lat tam rośnie. I po prostu chcielibyśmy, ja bym przynajmniej, mam taki plan, że chciałbym, żeby w końcu nawet wynająć jakiegoś ogrodnika, albo po prostu samemu, ale zrobić takie nasadzenia, które będą kolorowe, które będą kwitły przez cały, powiedzmy, sezon, a przynajmniej sezon ten letni, wakacyjny, turystyczny. I być może to nie potrzeba aż tak dużej kwoty, nie? Nie ten, ale jednak moglibyśmy to w końcu zrobić. Jeszcze zaplanować, tak. Bo nie wiem, czy pani skarbnik coś aby tutaj... Nie, myślę, że są wydatki też na tutaj utrzymanie zieleni, to są wydatki na wycinkę drzew, koszenie, a koszenie to nie tylko olej napędowy, ale to są też części do kosiarek, to są kosiarki, wymiana kosiarki, to i sołectwa też tak. Koszą przecież te trawniki i my dajemy sołectwom i te środki na paliwo i jak również boiska. I naprawiamy, tak, kosimy boiska. Także te środki tutaj niestety mamy No ale tutaj słusznie jest taka, że jednak ten wzrost jest, tak? A więc tak. Tam jest. Czy ktoś z Państwa jeszcze? Ja bym tylko jeszcze dodała, tak. To co Pan Ławicki mówił tutaj o, że ta kwota się nie zgadza w dziale 750 z tym, co jest tabelarycznie. Faktycznie na pewno jest to jakaś moja pomyłka tutaj w opisówce, natomiast na pewno na 100% tak jak jest to przyjęte, jest to, co jest tabelarycznie, tak? Czyli w opisówce jest pomyłka tutaj w tym miejscu urząd i również zauważyłam 750.11. Czyli w samym opisowym to jest ono podobno. Ja jakieś zmiany robiłam w międzyczasie i dlatego prawdopodobnie tu już tego nie zmieniłam. Ale to, co jest w tabeli, to jest zgodnie z tym, co przesyłam też elektronicznie do Regionalnej Izby Rachunkowej, bo nie tylko w papierze, ale i elektronicznie muszę je wysyłać. Więc to jest zgodne na pewno tabelarycznie, to jest bezpośrednio z programu tego ministerialnego edukowane tabele, tak? Jeszcze mam tylko jedno pytanie do Pani Skarbnik. Tutaj mamy w punkcie podatki i opłaty jest punkt 11. Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalone zostały w wysokości 2 076 783 zł. Mam pytanie, czy ta kwota ona systematycznie wzrasta z roku na rok? Opowiedzmy sobie więcej jak stopień inflacji, czy tylko stopień inflacji? Nie, to jest kwota, która przez Ministerstwo Finansów jest nam dyktowana, aczkolwiek jest to też czysto informacyjna i szacunkowa kwota, aczkolwiek jest ona większa na przykład w stosunku do roku bieżącego o 200 tysięcy, bo na ten rok mówimy 810 tysięcy. Bo to jest, że mówisz PIT, tak? Tak, mówię o PIT. Wszystko zależy, czy ludzie będą mieć pracę, czy będą zarabiać. Oby zarabiali jak najlepiej, jak najwięcej, wtedy będą większe odpisy dla gminy. I oprócz tego, żeby byli zameldowani do gminy, ci co mieszkają faktycznie. Tylko, że szkoda, że w tym punkcie 12 jest od osób prawnych, tak? Ale w tym roku również było na mniej więcej poziomie zaplanowane, ale dostaliśmy i stąd i zowąd środki, gdy ktoś miał zwrot czy nadpłatę podatku tak dużą, że dostaliśmy właśnie od osób prawnych praktycznie ponad 70 tysięcy, tak zupełnie wydatkowo. Prezencie. Także to jest kwota, ale nie będę jej planować też na podstawie wykonania akurat z tego roku, ponieważ nie wiemy, czy w przyszłym roku coś takiego trzeba
drodzy rany. Czy ktoś z Państwa jeszcze pytanie? Proszę. Ja chciałam jeszcze tutaj zapytać o rozdział 9002 gospodarka odpadami. Czy te kwoty, które tych wydatków, które są tutaj zawarte, są takie sztywne, czy zaplanowane są również, czy zaplanowany jest również zakup pojemników na odpady segregowane? Chciałam powiedzieć, że właśnie my tu jako osiedle stanowimy taką zbiorową społeczność i pojemniki, które otrzymaliśmy z urzędu, no, nie są dla nas wystarczające. Głównie chodzi nam o pojemnik na papier. To dla nas, może to jest problem małej wagi, ale dla nas jako osiedla to jest znaczny problem. To znaczy, proszę Państwa, tak, co nie trzeba tutaj, ta kwota zostanie przyjęta i na pewno w tej kwocie zmieścimy się i z zakupem pojemników, jeżeli będzie taka potrzeba. Być może wygospodarujemy, bo tych pojemników na papier to my tam nie mamy. I może trzeba po prostu tylko do pani Rzeszyńskiej ten problem zgłosić. A z drugiej strony no, też mam taką wątpliwość, ale to mówię, że ja w ogóle to co myślę, to mówię. Czy gmina ma obowiązek kupowania pojemniki dla wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni? Bo tego, jeżeli nawet żeśmy tam postawili, to postawiliśmy jakby tak, no, żeby było lepiej. Z miłości. Tak, ale tu mam wątpliwość. Tak? Tak? No jeżeli tak, to ja myślę, że ten pojemnik na makulaturę, to my go mamy i to trzeba go po prostu ustawić. Także ja sobie to zapiszę i może być może jutro już tam odpowiedź pani na ten temat, tak? Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania poprawki propozycji zgłoszonej przez pana radnego Ryszarda Łąckiego. Jako pierwsza głosuje Komisja do Spraw Gospodarki i Budżetu. Kto z członków Komisji do Spraw Gospodarki i Budżetu jest za przyjęciem propozycji, aby w dziale 921-20, to jest zabytki, kwotę 50 tysięcy zmniejszyć do kwoty 48 tysięcy i przesunąć zaoszczędzone środki do działu 750-22 Rada Gminy Szkolenia. Proszę o podniesienie. 2000. Nie. Proszę o podniesienie ręki. Komisja Budżetowa głosuje. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Teraz głosuje Komisja do Spraw Społecznych. Kto z członków Komisji do Spraw Społecznych jest za przyjęciem propozycji pana radnego Ryszarda Ławickiego, aby w dziale 921-20 zabytki kwotę 50 tysięcy zmniejszyć do kwoty 48 tysięcy i przesunąć środki do działu 750-22 Rada Gminy Szkolenia. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Jedna osoba. Czy ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję. Propozycja pana Ryszarda Ławickiego została przyjęta. Przystępujemy do głosowania w punkcie czwartym, w punkcie trzecim w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2015 rok. Kto z członków Komisji do Spraw Gospodarki i Budżetu jest za przyjęciem propozycji uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał? Jedna osoba. Głosuje Komisja do Spraw Społecznych. Kto z członków Komisji do Spraw Społecznych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję. Przechodzimy do punktu czwartego w sprawie uchwalenia zmiany
wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2018. Została tam również przekazana zmiana załącznika nr 1 do projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy. Tak, w międzyczasie było wysyłane, przekazywałam do Rady Gminy. W związku z aktualizacją tego rocznego budżetu zaistniała taka konieczność zaktualizowania tego załącznika, w związku z tym, że były zmieniane dochody, wydatki, a zwłaszcza dochody i rozchody jeszcze na 2014 rok. W związku z tym, ponieważ w wieloletniej prognozie również jest przewidywane wykonanie roku 2014, w związku z tym taka była konieczność. I tak, proszę Państwa, jeśli chodzi o zmianę wieloletniej prognozy finansowej, to oczywiście w prognozie wskazuje się dochody budżetowe. Są tam dochody lat dotyczących 2012-2013, jest to wtedy faktyczne wykonanie. Dla roku 2014 wykazano plan na koniec trzeciego kwartału, jak i przewidywane wykonanie w 2014 roku. Widoczna różnica w planie dochodów od 2014 roku wynika właśnie ze zmniejszonych wpływów z tytułu zaległego podatku od nieruchomości wraz z odsetkami opłatą prolongacyjną od Urzędu Morskiego. Więc wracamy w 2014 roku na normalny poziom dochodów i środki z Unii Europejskiej do uzyskania w latach 2016-2018 będą wprowadzane systematycznie po potwierdzeniu ich przez instytucję wdrażającą. Wtedy, kiedy będziemy mieć pewność, że takie środki otrzymamy, podpiszemy umowę o dofinansowanie, dopiero będą środki wprowadzane. W związku z tym również odzwierciedlenie w tej tabelarycznej części wieloletniej prognozy jest takie, że wygląda na to, że nie mamy przedsięwzięć unijnych, a mamy wydatki majątkowe i mamy nieduże dochody, tak? Bo dochody są nieduże. Jeśli chodzi o wydatki budżetowe, w 2012 i 2013 roku również wykazano faktyczne wykonanie dla roku 2014. Również plan na koniec trzeciego kwartału i przewidywane wykonanie w 2014 roku. Do roku 2015 w wydatkach ujęto tak zwane janosikowe, w rocznych ratach około 1 400 000 do 2 milionów złotych. W latach 2015-2018 w wyniku braku braku dodatkowych dochodów bieżących, jakimi były wpływy podatku od nieruchomości, z Urzędu Morskiego planowane są znacznie mniejsze wydatki inwestycyjne. Trzykrotnie mniejsze dochody bieżące w roku 2014 i niestety jeszcze zapłata jednosikowego w 2015 roku znacząco wpływają na wskaźniki spłaty zobowiązań, o których mówiłam w latach 2016-2017. W 2018 już ten wskaźnik nam się poprawia, ponieważ mijają dwa lata takie, które są niezgodnością w stosunku do dochodów wysokich w poprzednich latach. Nadwyżka budżetu lat 2011-2014. Wykazuje się tę nadwyżkę, która jest wynikiem uzyskania właśnie dodatkowych dochodów z Urzędu Morskiego i również niewykonanie wszystkich założeń inwestycyjnych z tego roku, choćby ze względu na przewlekłość procedur związanych z dofinansowaniem ze źródeł zewnętrznych lub procedur uzyskania pozwolenia na budowę, zmiany środowiskowe i tym podobne. Nadwyżkę przeznacza się na pokrycie deficytu, który planujemy w 2015 roku oraz na zapłatę janosikowego. Ta nadwyżka, która planowana jest w wysokości 12 milionów i tak już wiem na dzień dzisiejszy, że będzie większa, więc na w przyszłym roku będziemy tą nadwyżkę na pewno regulować. Jeszcze w tej chwili mamy na koncie około 14 milionów. Wyjdzie nam jeszcze do zapłaty duża jedna część inwestycyjna z budowy nowego bloku, którą mogę podpisać w tym roku. A już takich większych wydatków poza bieżącymi nie mamy, więc ta nadwyżka na pewno będzie ostatecznie większa, ale tak naprawdę ostatecznie nadwyżka się rozlicza po zatwierdzeniu bilansu za rok 2014, w 2015 roku, czyli gdzieś w okolicach czerwca. Również ta nadwyżka, która zostanie ponad tą nadwyżkę, którą planujemy w budżecie, wtedy ona się w wieloletniej prognozie finansowej pojawi i ją przekażemy na wydatki
bieżące, które mamy w latach 16, 17 i 18. Jeśli chodzi o rozchody, wykazane do roku 2013 rozchody wieloletniej prognozy były to udzielone przez gminy pożyczki dla mieszkańców oraz dla organizacji pozarządowych. W roku 2015 póki co nie planuje się żadnych rozchodów. Dotyczy poręczeń i gwarancji. W uchwale w wieloletniej prognozie finansowej w 2013 roku udzielono poręczenie za zobowiązania celowego Związku Gmin wynikające z umowy o udzielenie pożyczki do łącznej kwoty 1 000 000 zł. Poręczenie to zostało udzielone na zabezpieczenie spłaty zaciągniętej przez celowy Związek Gmin F21 pożyczki będącej wkładem związku w realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą budowa regionalnego zakładu gospodarowania odpadami w Sojsinie. Poręczenia udzielono od roku 2014 do końca roku 2020, ale w czwartym kwartale tego roku dokonano zmiany formy zabezpieczenia pożyczki udzielonej celowemu związkowi, w związku z czym wygasło poręczenie gminy Stepnica dla celowego związku gminy, w związku z tym już całkowicie jesteśmy zwolnieni z poręczenia, co też w jakiś sposób wpływa na wskaźniki. Także tu akurat dobrze się stało. Jeśli chodzi o załącznik nr 3 do wieloletniej prognozy finansowej, wykaz przedsięwzięć, są to przedsięwzięcia na budowę infrastruktury rekreacyjnej i żeglarskiej w Stepnicy etap 3A i etap 3B. Są to złożone wnioski o dofinansowanie. Lada moment powinniśmy podpisywać umowę na dofinansowanie tych projektów, ponieważ wykaz przedsięwzięć są to głównie projekty, które są właśnie z dofinansowania unijnego. I na przyszły rok kwota 837 tysięcy na etap 3A i na etap 3B kwota 514 300. Jeśli chodzi o budowę sklepu wejściowego w Czarnocinie, również z projektu unijnego, na limit na 2015 rok kwota 110 tysięcy złotych. Wydatki na programy, projektów, zadania pozostałe, inne niż wymienione w ustawie o finansach publicznych, jeśli chodzi o dofinansowanie ze środków unijnych. Jest to modernizacja sieci wodociągowej i dokończenie zwodociągowania gminy Stepnica w wydatkach bieżących. Kwota około 10 tysięcy złotych w limicie na 2015 rok. Jest to kwota do obliczenia podatku VAT. Ta kwota też będzie się zmieniać, ale wtedy Państwo będziecie również mieli to przedłożone do zmiany wieloletniej prognozy. Mamy możliwość obliczenia podatku VAT i odzyskania w całości tych środków. Jeśli chodzi o wydatki majątkowe, na budowę i modernizację dróg gminnych, kontynuacja budowy, limit na 2015 rok, kwota 1 105 000 zł. Budownictwo mieszkaniowe, czyli ten blok, na który już w tym roku mieliśmy środki i w wieloletniej prognozie również już był, 2 600 000 zł. Modernizacja sieci wodociągowej, zakończenie wodociągowania w gminie Stepnica. Potem na 2015 rok 810 000 zł. Tak, wieloletnia prognoza finansowa odzwierciedla cały 2015 rok. Według projektu, który jest w założeniach przedłożonych na dzisiejszą sesję, komisję i a pozostałe lata są to oczywiście szacunki, prognozy według inflacji planowanej przez Ministerstwo Finansów, planowanych wydatków i dochodów, bądź to właśnie ze środków gminnych, bądź tych stałych, które mamy przyjąć podatków. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa pytania co do prognozy? Proszę. Ja pytanie o dochody bieżące w 2016-2017 roku. Tam mam taką wynikę 2 miliony złotych. Skąd to wynika? W jaki sposób? Z której pozycji? 1-1. Dochody bieżące. I co Pan mówi, że... W 2016 do 2017 mamy skok o 2 miliony złotych dochodów bieżących. Tak, planuje się, że w 2015 roku powinno zostać oddane do użytkowania gazociąg, ten gazociąg, który był budowany do portu w
gazoportu, aczkolwiek nie możemy uzyskać póki co informacji dokładnej i będziemy wiedzieć tak naprawdę dopiero w przyszłym roku, ponieważ firma nie chce udzielić, na razie, nie udziela żadnej z gmin, nie udziela informacji, ale są jakieś tam szacunki, że będziemy mieć ładny, pokaźny dochód, jeśli chodzi o podatek od nieruchomości, od budowli właśnie z tego tego gazociągu, aczkolwiek do końca nie wiemy ile. Jest to szacunek. Natomiast dodatkowo również będzie subwencja już, szacuje się, że będzie subwencja wyrównawcza właśnie dla zjawiska nosikowego, ale dla nas tym razem. Stąd jest też ta różnica. Okay. Czy ktoś z Państwa jeszcze pytania? Proszę. Ja tylko chciałam zwrócić uwagę, że w projekcie uchwały paragraf numer 5 winien mieć numer 6. Ostatni. Czy ktoś z Państwa jeszcze uwagi do projektu? Nie widzę. Kto z członków Komisji do Spraw Gospodarki i Budżetu jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2018? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał? Jedna osoba. Dziękuję. Kto z członków Komisji do Spraw Społecznych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2018? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzyma? Nie widzę. Dziękuję. Mam pytanie. Czy życzą sobie Państwo 5 minut przerwy? Tak. Dziękuję. Ogłaszam 5 minut przerwy.